We're all very sorry about General Carville, Commander. The Soviets have been using their crazy Ivans everywhere. Carville always said that you would be the one to lead us to victory. And it seems that you're proving him right. Commander, I have Professor Einstein on closed circuit channel 2. Allow me to say Dankeschön, Commander. Thank you for saving my home. I have something to, how shall we say, even the score, yeah? You are aware, yeah, of my chronosphere, a device which it is capable of moving matter through time and through space. I have thought many long days and nights to find the perfect place where to deploy this weapon. There is only one small problem. The perfect place, it is to be found here on a tiny island in the Florida Keys, just a few short kilometers from Soviet Cuba. I must get back to work. This is the intel I've been able to gather regarding the Soviet nukes in the area. They'll make chronosphere deployment a real challenge. Good luck, Commander. Establishing battlefield control. Stand by. Incoming transmission. Commander, I thought I'd seen everything, but this takes the cake. You guessed it, mind-controlled squid. Intelligence informs me that effective countermeasures involve specially trained dolphins, which are now at your disposal. What's next? Killer whales? Good luck, Commander. Battle control online. Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Red Alert 2. Jestem Julius Vandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Unit promoted. W dzisiejszym odcinku będziemy... Właśnie, co musimy zrobić? Bo to jest ciekawe. Nie ten przycisk, tylko to. Zbuduj chronosferę i zneutralizuj sowieckie zagrożenie nuklearne na Kubie. Okej. Okay. To już wiem, co trzeba zrobić. Nie budujmy najpierw chronosfery. Ale... Przede wszystkim musimy się obronić przed sowiecką nawałą. I to jest nasze zadanie. Tak, bo Ruski będą sobie tutaj zrzucały tych. Our base is under attack. Unit lost. Ruski sobie będą tutaj rzucały na tym. Zaczynamy z ja. Nie, dobra, ale musimy zbudować czołgi. Musimy zbudować czołgi. Jesteśmy nieprzygotowani całkowicie do obrony. O kurde, Ruski nam zajęły tego. Dobra, to trzeba zrobić mały w takim razie. Unit ready. Construction complete. Engineering. Studying blueprints. Building captured. Gdzie? A, tu, dobra, to my. Okej, zbudujmy w takim razie dodatkową fabrykę. Trochę zajmiemy się produkcją czołgów, trochę zajmiemy się produkcją niszczycieli. Może nie. Structure sold. Ore miner under attack.
Rozwalić mi to. O właśnie. Pięknie. Unit ready. Ore miner under attack. Wiecie co, chłopaki? Niech wszyscy się tutaj skupią na tym polu. Niech nasze oddziały tutaj zajmą tą latarnię. Unit ready. Building. Unit ready. Bo stąd będą atakować wrogowie. Unit ready. Our base is under attack. Dobra. Building. Unit ready. Zacznijmy produkcję wież pryzmatycznej, to szybko. Nie budujemy na razie chronosfery, dlaczego? Ponieważ zbudowanie chronosfery uruchomi trigger, który zainicjalizuje rozwój mapy, na której będziemy mieli do dyspozycji z wrogimi... jednostkami bojowymi. I bronią atomową. Dlatego oto nie będę. Dlatego między innymi nie będę budował teraz tutaj rakiet. Nie będę teraz budował chronosfery, bo się nam rakiety balistyczne pojawią. Construction complete. Dobra. Zbudujmy dodatkowo tutaj elektrownię, żeby nam. Construction complete. Our base is under attack. Ale bezczelne typy. Zastanawiam poważnie nad tym, czy jest sens nad... obsadzeniem tych budynków tutaj. Jakiś jest sens z tego. Dobra. Wiecie co? Zbudujmy dodatkową tutaj wieżę pryzmatyczną. Co? Gdzie? Jak? Allied ship reporting. Navigation system. Allied ship reporting. Unit promoted. Our base is under attack. Unit promoted. Main engines engaged. Steady as she goes. Dobra, trzeba zbudować jeszcze tutaj. Structure garrison. Our base is under attack. Construction complete. Repairing. Dobra, tu trzeba zbudować koniecznie przynajmniej jedną wyrzutnię Patriot i koniecznie, obowiązkowo elektrownię. To bolało. Construction complete. Building. Construction complete. Building.
Construction complete. Building. Navigation steady as she goes. Może strzyk Egisy, one są dobre przeciw lotniczym, przy przechwytywaniu rakiet i przeciwlotniczym sprawom. Zbudujmy. Construction complete. Dobra. Myślę, że tak, możemy zbudować. Dodatkową jeszcze rafinerię. W razie W, na wszelki wypadek, jakby coś się miało spierdzielić. O, Sinsów możemy produkować bardzo ładnie. I tych, i Space Satellite Uplink. Skrzętnie wykorzystam. Unit ready. Sinsów produkować? Dobra, z 5. Oddział 5 systemów spokojnie nam da radę. Construction complete. Our base is under attack. Unit ready. Dajemy radę. Skąd przychodzą Sowiety? Unit ready. Tu mamy w Miami. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Main engines engaged. Allied ship reporting. Our base is under attack. Unit ready. Building. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Navigation systems ready. Rudder set for new heading as she goes. Rozwaliliśmy tego pancernika. Unit ready. Allied ship reported. Dobra, postawmy tego Egisa tutaj. Dobrze, zbudujmy. Gdzie można zbudować jeszcze dodatkową. Low power. Low power. O cholera, trzeba. Zły moment, zły moment. Dobra. Mało brakowało, abym kudy postradał obronę sobie. Unit ready. Building. Dobra, mamy zbudowaną kolejną ochronę. Construction complete. Unit ready. Płyną ruskie. Construction complete. Standing by. Main engine station.
Dobra, nie dogonicie ich. Trzeba obserwować cały czas mapę. I mam pomysł. Mam pomysł, co zrobić z... Już nie postawię tutaj tego wyrzutki Patriot. Dobra, to postawimy w takim razie tutaj. Dobra. Dodatkowa wieżyczka pryzmatyczna się przyda. Nie, co ja gadam? Bunkier. Bunkry są dobre na tych. Na inżynierów wrogich. I dodatkowo jeszcze pryzmatyczna wieżyczka. Tak jest. Gdzie? Ale ja wam mówiłem, cholera jasna, żebyście tutaj... zmienili tor działania. Dobra. Obsadźmy też ten budynek. What the hell? Incoming transmission. This message goes out to Hidden Commander, who continues to dance, but ceases to amuse. Now is time to submit to Soviet Supremacy, Commander. After you feel pain from my nuclear bombs, you will wish for another chance. Wow! To tego nie przewidziałem. Unit lost. Unit ready. Tego nie przewidziałem. Unit ready. Dobra, budujemy nam na gwałt, budujemy lotniskowce. On hold. Cancel. Building. Ore miner under attack. Unit ready. Cover me. Need a repair? Unit lost. Blueprint. Ore miner under attack. Unit ready. Destination commander? Unit reporting. Ready to roll. Commander? Bound forward. Closing in. Cholera jasna. Tracimy ich. Unit promoted. Dobra. Captain on the bridge. Navigation systems ready. Navigation systems ready. Steady as she goes. Podpłyńmy tutaj. Unit ready. Allied ship unit reporting. Ready. Main engines engaged. Allied ship reporting. Navigation systems ready. Navigation systems ready. Speed to full. Cholerni komuniści! Unit ready. Obsadziliśmy to. On my way. Unit ready. Pytanie, czy mamy dostateczny zasięg tymi lotniskowcami? To było piękne! Dobra, syf profilaktyczny, bo ja chcę sprawdzić po prostu pewną moją teorię. Allied ship reporting. Speed to full. Czy zaatakujesz tutaj?
go. Unit lost. Unit promoted. Systems ready. Unit promoted. Unit promoted. Dobra, delfinki też się przydadzą. Wow! Dobra. Load. Unit ready. Przesyłamy też delfiny. One się przydają. Standing by. Steady as she goes. Steady as she goes. Taki delfin kosztuje 500 tylko dolarów. To produkujemy na maksa. Captain on the bridge. Unit ready. Trochę mamy kurde spinę z tymi atomowymi wyrzutniami, ale... Dobra, najpierw zaatakujemy to, co jest nam... w naszym zasięgu. Unit ready. Enemy spotted. Allied ship reporting. Unit lost. Unit ready. Battle station. Unit ready. Unit promoted. Unit lost. Ore miner under attack. Battle unit station. Ready. Dobra, to trzeba niszczyć, bo apokalipsy też mają przeciwlotnicze działka. Unit ready. Unit lost. Ore miner under attack. Unit promoted. Unit ready. Structure abandoned. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. O cholera! Unit ready. Ore miner under attack. Our base is under attack. Unit ready. Ore miner under attack. Unit ready. Our base is under attack. Unit lost. Navigation systems ready. Attacking. Our base is under attack. Unit ready. Unit promoted. Structure abandoned. Kurde! Battle station. Unit lost. Nie jest dobrze. Unit promoted. Attacking. Unit
Unit promoted. Jedna padła! Dobrze! Rozwalić mi to! Wreszcie teraz można atakować tu. Straciliśmy co? Kontakt czy nie? Ja nic nie mówię, bo kurde, nie, po prostu nie wierzę własnym oczom, co się dzieje tutaj. Zresztą ta misja jest tak, jest stracona i tak. A podejdź kolego mój sympatyczny tutaj. I od tej strony zaatakuj. A! Thank you.
macie? Rozwalić mi to! Udało się. Co to z tego? I warned you we would destroy you, Commander. Now that warning will... What? Disabled. The missiles have been disabled. But... Your time is up, Commander! And you will be crushed very soon. Udało się. Mi sobie powiadam, nie musisz nadbudować chronosfery. Nie spodziewałem się tego, moi drodzy. Nie spodziewałem się tego. Bo generalnie tą misję robi się w ten sposób, że budujesz najpierw chronosferę, potem się właśnie czeka na ten pojawienie się tej wyspy i chronosferą teleportuje się jednostki na tą wyspę, żeby zneutralizowały właśnie losy atomowe. No i wyraźniej się nam udało i bez tego. Nawet jeżeli udało się wrogowi zniszczyć nam Construction Yard, nawet jeżeli wrogowi udało się nam zniszczyć wszystko, zdolność budowy, to i tak wygraliśmy. Wiwat lotniskowce! Wiwat lotniskowce! Nasza ranga generał! Rosyjscy dowódcy boją się naszego dowodzenia bardziej niż całej alianckiej dywizji, niż wszystkich alianckich dywizji. Jeśli jeden człowiek może zrobić różnicę, jesteś właśnie tym człowiekiem. Dobra, moi drodzy, ja tutaj kończę odcinek. Ja bym Newswandel, to było Renal 2 i do następnego odcinka. Na razie, cześć!